Nocny Wowek, nie wiem czy nocny, chwilę poekspimy, jesteśmy w Plagielandach. Ogólnie tutaj sytuacja jest bardzo prosta, bo to jest bardzo ważne dla historii Warcrafta, a raczej takiej historii z Warcrafta trzeciego, co tu się działo. Wiadomo, Uther, plaga, zdrada Arthasa, zabójstwo Uthera. No, tu się dużo działo i dużo się dziać będzie jeszcze tutaj w tych questach, które robimy. Oni na ciebie czekają. Kto? Kto na mnie czeka? Nie wiem kto. Ale jesteś wariat. Oni na mnie czekają? W sensie ci... Tadek, tak? Aha. Może song request? Chciałbyś, kolego? No i teraz tak, jesteśmy na tych farmach, gdzie tutaj doszło do zarażenia, tamte... Różnego rodzaju, wiecie, tam było splugawione to ziarno jedli chłopy i to potem tam się cuda niewidy działy na kiju. Zortar mówi, że wyekspią ciebie. Wiesz co, problem jest taki, że oni dzień w dzień tego WoWa o stałej godzinie grają. Ja na przykład, wiesz, wyskoczy mi jakaś rzecz. Ja już tego WoWa po prostu... opuszczę na przykład jeden dzień, to jestem już w stosunku do nich bardzo dużo z poziomem, nie? Do tyłu. Ale co oni mnie wyekspią? Co to? Który? On był na wannie oparty? On wpadł, jak myłem ręce, on wpadł tam do wanny. No dobrze, ale no to... Nie ma co, no ręcznik jest mokry, a nic się z nim nie stało. No, trzeba nogi wziąć. Dobra, teraz trzeba tak zrobić, słuchajcie. Powiem ten opis Undercity. Idziesz sobie z tymczasem Arthas Cinematicu, słyszysz echa wiwatującego ludu. Tak, no to jest w ogóle już super. Ja zawsze jak wchodzę do Undercity, za każdym razem kiedy zaczynam tutaj grać, to odwiedzam to miejsce i sobie wspominam właśnie tą zdradę Arthasa, jak on tam przyjechał, już odmieniony, prawda? To już był ten Arthas taki z ostrzem rozu. Przyjechał, przywitał go ojciec i tam to wszystko słychać, tą korona, jak go zabiją, co czynisz mój synu i tak dalej. Ja się zapisałem na tego, Dungeona. Znaczy ja ci powiem jaki jest trasek, różnica pomiędzy, w sumie nie wiem czy oni tak podchodzą, bo oni mówili, że tak podchodzą do tego jak ja w sumie powiedziałem, że oni sobie po prostu grają, jak mają ochotę to se poekspią, ale tak ogólnie się wygłupiają i się bawią tak jak im przyjemnie. Więc ja też podchodzę do takiego, że ja nie tryharduję, że muszę wykorzystać jak najwięcej czasu, żeby to się jak najlepiej na exp przełożyło, bo mnie nie goni czas. Dodatek wyjdzie dopiero za... O! Uldaman! Dodatek wyjdzie dopiero za kilka miesięcy, nie? Dobra, moi drodzy, mamy Uldaman. Nie byliśmy w Uldamanie jeszcze. Więc mamy questy. Będzie dużo expa. Mamy 46 poziom. Jak teraz wejdziemy do Uldamanu z nimi, to będzie ohoho. No, elegancko. Generalnie pamiętam, jak się do Uldamanu kiedyś tam wchodziło pomiędzy 40 a 50 poziomem. I się tam ekspiło, bo bardzo fajne były bronie niektóre, ale była mała szansa na wydropienie jakiejś tam broni. Ja pamiętam, że chyba grałem na Warriorze wtedy, czy Paladynie? Jak ciężko było, Jezu, ile powtarzałem! Ja już z tego dungeona tam dawno jakby wyrosłem, to znaczy już jakby ilość poziomów była dużo większa niż wymagany, nie? Ale dalej chodziłem, bo chciałem mieć jakąś tam broń. Servus, witam Tomaszo. Wyekspią mnie w jeden księżyc, to może być ciężkie. W ogóle siema Bartek, nie wiem czy cię witałem, cześć. Bartek Kaborodo.
Dobra, moi drodzy, lecimy z tematem. Nawalamy, za chwilę będą pierwsi bossowie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzicie, to jest w ogóle fajny motyw, bo Uldaman to są takie, jakby to powiedzieć, to są takie kurde klimaty, takie krypty i ogólnie tematyka taka związana z takimi, nie gigantami, innego słowa mi brakuje, ale ogólnie z gigantami też. No, tytanami, o, z tytanami, nie z gigantami, z tytanami. To są ruiny tytańskie, dokładnie, z tytanami, tego słowa mi brakowało. Dobra, tu mamy pierwszego bossa. Nawalamy typa. Musimy trochę podgłośnić, bo jest za cicho chyba. System. Sound. No tak. To jest za cicho było. Bądź już streama odpalił? A, to w CS-a będzie, tak? Ciekawe, co będzie robił. W CS-a będzie grał? On ma czasem takie jazdy, nie? O ile na przykład wiem, że... Na przykład tak jak z tym Minecraftem RTX, to... Sytuacja jest taka, że... po prostu, wiesz, gdzieś tam wszyscy współpracujemy z Nvidią, to każdy z nas odpalił to. Pieniędzy nie dostał, ale z racji tego, że współpracujemy z nimi, no to po prostu potestowaliśmy. Ale on ma tak, że on niby ma potestować, ale się wciągnie na przykład. On w Minecrafta się wciągnie. Jakieś takie sprawdzanie, wiecie, czy tam na przykład słońce się zapada i tak dalej, to... Masakra. A co my tutaj mamy? Jerasza Defeated. Mi się wydaje, że będzie w Minecrafta też grał. Będzie chciał, wiesz, dokończyć. Ciekawe, co to za makieta jakiego miasta. I co teraz, jak jutro pierwszy live'ik będzie, rodziny Zwierzyńskich? Margaret. Gocha, let's go. No nie, Instagrama dzisiaj zakładam. O, jest! Ironaya. Dobra. Fajna babeczka, co? Duża taka. Lubicie duże babeczki? Ja miałem zawsze taki, może nie, no żebym nie zabrzmiał tu na jakiegoś dziwnego człowieka, ale jakoś tak, jako że jestem wysoki, to nigdy jakoś nie przepadałem za kobietami, które są przynajmniej tak wysokie albo wyższe ode mnie, to mnie przerażało wręcz.
Że jakoś zawsze mi się takie drobniejsze kobiety podobały. Niższe, drobniejsze. Taki urok. Jakiś, nie wiem, każdy tam ma swoje jakieś odchyły, nie? Dzisiaj zaczęli mi dach deskować. Chłop, co dom swój ma. Ważny człowiek. Będę miał swój dom, jak spłacę kredyt. No pięknie. Chłop, co wziął kredyt do końca życia. A jak? Dzięki, Adrian, za lajka pod streamkiem. Dobra. Co to jest? Next stamina. Bla bla bla. Okej. To już mamy. Teraz jest pytanie, bo tutaj jest kilka ten. Fragment slay. Titan Power Core. Obsidian Power Core. A, no to potem z czegoś innego chyba powstanie. Chyba, że czekajcie. Czemu jest otwarte jakieś wejście do czegoś? Tu? My tu nie idziemy, my idziemy tędy, this way. Oni gadają, że this way, no to idziemy this way. My informatycy krótko żyjemy, miażdżyca. No, ja to się przeraziłem odnośnie miażdżycy, to ja poszedłem do prywatnego i poskanowałem sobie wszystkie tętnice i wszystkie, kurde, że tak powiem, kończyny. Bo miałem taki problem ostatnio, że mnie bolały kończyny i kurwa, ja miałem, wiesz... Masakra, nie? No na szczęście wszystko, wiesz, tam do aparaturą mi gościu zrobił elegancko. Stwierdził, że jest okej. Ale tak czy siak, no dzisiaj jest pierwszy dzień. Dzisiaj tak, no nie, ja już nawet nie chcę gadać, że coś, ja tego nigdzie nie ogłaszam, że o, bo dzisiaj, bo dieta, bo ja już byłem raz na diecie i tak dalej, tylko teraz mnie ta kwarantanna dobiła, ten miesiąc siedzenia w domu, kurwa, jeszcze dodatkowo przytyłem. Ruchu nie było, wiesz, na początku była ta zaostrzona, że to już w ogóle nie można było nigdzie wyjść. Bo jeszcze łapanki jakieś głupoty powymyślali, parki nie można było nigdzie łazić na spacery. To... wiesz... dało to o sobie znać, nie? No ale dzisiaj jest taki dzień, że właśnie wiesz, dzisiaj piwka, odstawianko. Wczoraj zjadłem ostatniego na do widzenia takiego, można powiedzieć, na otarcie łez kebaba, którego zresztą notabene pierwszy raz od 2 miesięcy jadłem. Bo przez całą kwarantannę w ogóle, przez prawie miesiąc nic w ogóle nie zamawialiśmy, tylko sami sobie gotowaliśmy. A może tu był błąd? Mówi się, że od tych zamawianych i tych fast foodów różnych się tyje, a myśmy sobie gotowali tak, wiesz, tak zdrowo, domowo. Ale polską kuchnię, nie? A wiesz, jaka jest polska kuchnia? No to też tutaj niezbyt dobrze. Może ona jest zdrowa pod względem
składników, ze świeżych składników, ale na pewno nie jest fit. Wiesz, takie miałem, takie kuchwa bezsensowne, znaczy tak, że se siedzę, nie? I nagle cię tak, noga ci drętwieje, nie? Albo na przykład boli cię tak w połowie uda, tak jakby w środku coś i teraz nie wiesz, czy to mięsień, nie wiesz, czy nerwoból, bo też mam różne nerwobóle na przykład, czy kuchwa jakaś żyła, nie? Pff, skąd ty to możesz wiedzieć? Boli jak boli, nie? Nie odróżnisz tego. Dobrze, kochanie, dobrze. Patrz, mi maseczkę wyprasowała, bo mamy takie maseczki wielokrotnego użytku, tylko sobie je pierzemy. Mam taką maseczkę. Taką prostą mam. Tylko jak Patty ją wypierze, ona tak, ona pachnie takim, wiesz, tym płynem do prania, takim ładnym zapachem, ale jest to wkurzające, jak się, na przykład, ja mam coś takiego, że trochę dla zdrowotności, a trochę z tego, że się boję, nie korzystam z windy, a mieszkam na wysokim piętrze, około 10, więc no, dla osoby z takim, z moją brakiem wysportowania obecnie i z nadwagą, to tak wejście na 10 piętro, jeszcze z zakupami na przykład, to kurwa, no, siadam i przez 10 minut oddycham, nie? To jeszcze jak z taką maseczką, bo sobie na przykład ją mam też założoną, to przepuszcza bardzo mało powietrza, to ja po prostu przychodzę i niedotleniony próbuję złapać oddech w domu. Można tak zrobić teraz, jak tylko pompkami można sobie bardzo łatwo zrobić krzywdę. Taką krzywdę w cudzysłowie, że jak nie robiłeś żadnych nigdy ćwiczeń i zaczniesz nagle w jednego dnia zrobić 30 pompek, 40, oczywiście z przerwami, to możesz mieć przez najbliższe dni, no kurwa, nieciekawe zakwasy i bóle ogólnie, klatki i pleców. Wszystkim można sobie krzywdę zrobić. Nie, nie zrobisz sobie jedną rzeczą krzywdy. Wiesz jaką? Jak zasubskrybujesz na bieda czatku i dasz donate'a. Plecy przy pompkach. No! No jak kiedyś kurwa upadłeś z 3 metrów na plecy i miałeś kurwa problem z kręgosłupem, to chyba tak. Na 3 metrów. No to po co bym to przytaczał ten przykład teraz? To będziemy po 5 robić. No nie, no po 5 to już tak, to już. Ach. Ja bym to zrobił, jakby Makua też to robił. Głupio mi się pytać go trochę, ale trzeba. Jest tak, martwię się, co on z tym wzrokiem ma nadal. Mam nadzieję, że nam chłop kurde nie straci wzroku zbyt szybko.
Ale słuchaj, ale Trasek, on. No słuchaj, on przede wszystkim na pewno nie jest obżarciuchem. Mi się wydaje, że on też jakoś alkoholu chyba nie spożywa. Na pewno nie tak jak ja, że sobie piwkuje z każdego wieczora, bo lubi piwko sobie wypić. No raczej nie, więc on nie był jakiś, nie miał nadwagi, nie? Jest takiś, można fit powiedzieć. Jeszcze ja pamiętam, jeszcze wiele lat temu, jak go poznałem, to jeszcze tak zawsze gadał, bo sobie chlebki sam piekł. Także nie kupował, tylko lubił sobie samemu takie ziarniste robić, więc coś tam. Coś tam niby dbał, niby o to, co tam do tego brzucha wrzuca. A czy coś z ruchu zażywał poza jazdą na motocyklu, po ruczaju? Nie wiem. 23:30 jest. No, jakby on chciał, to ja mogę po tej instancji od razu. To tak ona się kończy za 5-10 minut. Albo już się kończy. Nie, jeszcze się nie kończy. Jeszcze parę minut. Nie chce ci się ćwiczyć i każda wymówka jest dobra. No. Dokładnie. Czyli rozumiem, że jak masz kolegę na wózku inwalidzkim, któremu ucięto dwie nogi, bo przy pile w tartaku, to będziesz mówić: a ty tak gadasz, że dzisiaj nie chce ci się iść w piłkę z nami pograć, bo ci się nie chce. Każda wymówka jest dobra, żeby nie iść, nie? Muszę napisać? Napisałbym do niego prywatną wiadomość na Skype, na Steamie, ale on ich nie czyta, więc. Znaczy on nie czyta, jak już live'a kończy, nie? To wtedy, to już mnie nie obchodzi, to. Bo wiem, że nie będzie grał, no to. Frost Armora? Nie mam Frost Armora, mam to. No to jest Arcane, ja specjalnie wziąłem Arcana, żeby się tutaj przy expieniu nie skupiać na zbyt wielu skillach. Ja mam tylko takie trzy skille najważniejsze, którymi atakuję. Jest to Arcane Blast, którym po prostu wbijam te kulki. Potem jest to Arcane Missile. I jak załaduję wszystkie kulki, to używam tego Arcane Barrage, czyli tego takiego instanta, który jest mocniejszy, tym bardziej im więcej kulek mam naładowanych. Dobra, to już chyba ostatni boss. Powiem wam, że już mam taki problem z tym zarostem. Zaczął mi się taki robić. Taki kurde. Ja myślałem, że im dłuższy, to będzie taki właśnie bardziej miękki, nie? A taki mi się taka szczotka zaczęła robić, taka druciana. I muszę zacząć w końcu smalować się tym balsamem i olejkiem, który będzie go zmiękczał. A, Arcanem też mogę nawalać, ta. Dobra, Kmiecik, ja to rozumiem.
Przepraszam, po nazwisku ci powiedziałem, bo przeczytałem tak jako pierwsze. Przemek, słuchaj, ja to doskonale rozumiem, tylko że wiesz, że życie nie jest zero-jedynkowe. I to nie jest tak, że jak u ciebie coś działa w jakimś na przykład w przypadku, to u innych tak samo będzie. Jak jeden na przykład jadł pomidory, to raka wyleczył, bo u ciebie tak było. Wiesz, są jest takie sytuacje, że u innego różnie działa organizm i różnie się zachowuje i na różne rzeczy wpływa w inny sposób. Ring of Frost używaj też? Nie no, Frost nowe po prostu, a nie Ring of Frost. Rune of Power mam, ja zapominam o Rune of Power. Dodatkowo wiesz, no ja nie będę się licytował jakby, bo ja życzę każdemu jak najlepiej, żeby się jak najlepiej czuł i najwięcej zdrowia miał. Ale ja nie chcę się z nikim licytować, że ktoś się czuje gorzej, albo że ktoś powinien, że ktoś może więcej narzekać, bo ma jakieś problemy ze zdrowiem. Ja mam jakieś tam problemy ze zdrowiem, jak każdy myślę, mniejsze bądź większe. I... nie muszę też wszystkiego wam gadać, o co chodzi, ale są po prostu takie, wiesz, rzeczy, że pewnych rzeczy niestety cię wykluczają z pewnych rzeczy. Dobra, i ten będzie bydlak teraz i oni tutaj stoją. A oni jakoś, jak to działało, że co? Oni go uruchomią, tak? A jest, uruchamiają go. Who dares awaken Arcadus? Who dares the wrath of the makers? Dobra. No, hersztu. Chcę zacząć hersztu od na Switchu tego Ring Fita, wiesz? Czyli tych ćwiczonek z tym krążkiem. Na jakimś super amatorskim poziomie, takim, żeby się troszeczkę poruszać. Wiesz, żeby już coś organizm ogarnął i wtedy będziemy sobie zwiększać poziom trudności, jakieś inne rzeczy i tak dalej. Ale ja się nie użalam nad sobą, ja się mogę poużalać nad tym, że się tak zapuściłem na przykład, bo przez ostatnie 2-3 lata po prostu no sobie nie... inaczej, no może nie... na pewno do obżarciuchów się nie zaliczam, ale problem był taki, że lubiłem sobie, wiesz, tu se kabanosa kupić, bo miałem smaka, a i piwo wypić wieczorem, a czasem se zamówiłem jakąś fajną pizzę. I to jakby wszystko fajnie, bo w życiu też trzeba przyjemności sobie sprawiać, takie jedzeniowe. Tylko no właśnie, zabrakło tego, żeby ta pizza była przynajmniej raz na kilka dni spalana, nie? W ruchu jakimś takim intensywnym. No i właśnie, no i... i tu tylko i wyłącznie ten problem. Platinum disk? Nie rozumiem tego. Gdzie ja mam te questy teraz oddać? Tak. A co z tym dyskiem? Len, Lore and Stone Watcher has offer. Tutaj?
Okej. Dream geriatryczny. Skubany nie czyta wiadomości. No ja nie mam do niego, wiesz, numery telefonu albo coś. Ja mam tylko Facebooka do niego, ale on... No ja z doświadczenia wiem, że to jak... On ma stream, to wiesz, to nie ma z nim kontaktu. No czat jedynie. A wiesz, ja na pewno nie chcę czegoś takiego, żeby nagle zmusić ileś osób, żeby spamowało: ej, Bobonkol by coś tam chciał. Ja się głupio w tym czuję, czuję się jak atencjusz. Chociaż sam tego nie robię, a robi to za mnie czat. Nie chcę czegoś takiego. Po prostu to jest starszy człowiek, trzeba to zrozumieć. To jest starszy człowiek. Czterdziesty ósmy poziom. No jakbym się teraz streścił, to i wbijemy 50 na szybkości. Patrzcie, jak dziada z wązia robi. Nie no, słuchajcie, dziad jak dziad, ale VR-a używa i używa tak, że bezprzewodowego do schylania się czy do czołgania się po ziemi. Także coś tam się jeszcze rusza, chłopak, nie? Blood Elf Paladin. Tfu! Jod, Blood Elfy. Co tam? Nie oddałeś questów, a wyszedłeś? Kurwa, wiem. To jest błąd. To jest błąd i tu w Uldamanie mamy questy. No właśnie nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ty, ale ja w sumie teoretycznie niedaleko Uldamana się znajduję. To mógłbym sobie skoczyć tam, oddać te questy. I need a target. W ogóle idziemy tam, sobie odblokujemy. A jak? Idziemy do Androhalu. A nawet głupia rozgrzewka. No tak, rozgrzewki małe, kto robi rozgrzewki, powiem szczerze. Bo uważa, że to jest takie dziecinne, nie? Że a, tam rozgrzewka, rozgrzewka. A rozgrzewka ważna jest. Masz jeszcze tego ministanta, bo możesz sobie w Bolaru skupić taką mapę, to cię odblokuje wszystkie flypointy w Easter Kingdoms i Kingdom. O, a to jak to? Ale to możesz komuś to prze... To jest na konto, czy jak to działa? Bo mam i tam hajs mam na nim. To jak to działa, powiedz mniej więcej, Skiver? Well met. We do what the living cannot. Can I help you? You have a great day now. Na Alta możesz przerzucić. Ale nie mam na tym serwerze, na innym Skiver niestety. Wiesz? Dobra, jakiś dev coś tam, gardów musimy.
Dobra, ja lecę do tego Uldamany. Czekaj, ile mamy w Uldamanie do oddania? Ten mamy zrobiony, ten mamy zrobiony i ten mamy zrobiony. Kurwa mać, a to jest w dungeonie. Czy nie? Dobra. Zaraz to ogarniemy. Ale wiesz, ja na razie dowiedziałem się, że gdzieś w Boralus i nic więcej nie wiem, w sensie kto to sprzedaje, jak to się nazywa, ile to kosztuje, czy nie trzeba reputacji. I teraz jak ja wejdę na Alta za chwilę, to może się okazać, że będę tego przez godzinę szukał, dopóki ktoś mi dokładnie nie opowie. Bo ja niestety nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym dostać bardzo dokładną instrukcję. Nie da się, nie są połączone te serwery ze sobą. Próbowałem tu wysłać do Bonkol na Storm Riverze. Próbowałem i próbowałem hajs wysłać sobie i nie działało. You need something? Poczekajcie, ja sobie tutaj. Greetings. Be careful. Dobra. Hi, how are you? Lecimy tam. Zobaczymy, może się nam uda odblokować. Zaraz ci powiem, jak będę w mieście. Graj sobie, jak będziesz wiedział. Okej, to subcio, to mi się podoba. Zaraz się dowiemy. A, ta mapa jest itemem jak Heirum. Okej. No i co? Przeglądam sobie na drugim ekranie. Siema, na Kubanos. Przeglądam sobie na drugim ekranie jakieś ciekawe rzeczy. Patrzę, co tam się dzieje. Patrzę. A, mi ad dezu, moi drodzy. 15 lat temu, dokładnie dzisiaj, 15 lat temu, wrzucono pierwszy film na YouTube'a. No, powiem wam, że nikt się nie spodziewał, że chłop to se nagra siebie w zoo i zrobią jakiś serwis, na który wrzucają filmy, będzie dzisiaj takim mocarzem. No i lecimy. Lochmodan to... Ach, powiem wam, ten World of Warcraft to jest jednak zabijacz czasu. To jest kurczę... Ajajajajajaj. A, i zmienię sobie talenty. Zmienię sobie, słuchajcie, talencik. Zostawię sobie to. Czekajcie. When you gain the first arcane charge. To nie. Dobra, to jest najlepsze. Drugie. Mana shield. Shimmer, teleport you i... Dobra, to jest do zmiany, to jest bez sensu. Tego Shimmera trzeba wziąć. To i... To.
Tak, trzeba iść po ukosie. Muszę tak zmienić sobie te talenty. Spać, rano trzeba wstać. No nic, no a mieliśmy grać razem, no ale dobra, Tarasek. Czyli jakby wąziu miał czas, to nie chciałoby ci się i byś nie musiał iść spać, ale teraz nagle ohoho, to musi iść. Wszystkie trzy akumulatorki się do drona naładowały, moi drodzy. Wszystkie trzy są full. Takie malutkie są, patrzcie. Z ciekawości, ile taki jeden ma? 2400 mAh. Ja przy wąziu się boję odezwać? Nie, ja przy wąziu właśnie gadam takie rzeczy, tylko że on ten... On jak ma gościa, to wąziu się tonuje tak, ale ja też. Bo nikt nie chce u siebie na live robić dymów, nie? U kogoś znaczy się. A, great. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Ile dałem? Ty masz tego małego kieszonkowego. Tak, to jest mini. On faktycznie się mieści w kieszonku. Ja już wam go pokażę, jak wygląda ten dron. Macie. W takiej walizeczce był, tylko to jest ten zestaw z walizką. I to jest cały dron. To jest cały dronik, który nagrywa w 2K. I on normalnie się mieści, jest wielkości ręki, coś takiego. Poskładany jest. Muszę się nauczyć rozkładać go. O. Tu ma gimbal. Około 20 minut polata, tak z 25 nawet, w zależności, wszystko zależy od wysokości i prędkości, jakiej się używa, bo ten dron co prawda jest takim dronem dla początkujących. Zabawka to nie jest może, ale to jest dron, który ma bardzo podstawowe funkcje, nie? Takie czysto manualne, jest mało rzeczy tutaj, które sam za ciebie ten dron robi. Wiesz, tu nie ma czujników i tak dalej, więc musisz sam w większości sterować tym dronem. Ma on wgranych kilka programów. Natomiast w zależności to jak szybko latasz, jak dużo robisz manewrów i tak dalej. Mam trzy takie baterie w zestawie, więc teoretycznie powinno być wszystko elegancko. Czy ja tutaj przejdę? Czy tu jest połączenie między tymi landami? Bo jest taka wyrwa. Ale chyba tak. Przejdę. Ale strasznie mnie jadą te wariaty. Slow fall. Ty, a mi się kojarzy, że ten slow fall to Priest kiedyś miał. Albo Priest miał chodzenie po wodzie. A, dobra. To pomyliło mi się. Ty, a po co ja tu biegnę? Nie mogłem się samemu przeteleportować do instancji jakby? Do Specific Dungeon?
Chyba nie. Chyba zginę, wiecie? No właśnie. Idziemy tam. No kto do mnie dzwoni? Halo? No na przykład. Nie, jeden. No papa. Dobra, i teraz tak. Jak tu się to robi? Level. What can I do for you? Level. How are you? What's your back? Sick. Moi drodzy. Off with you. Wszystkie trzy questy zrobione. Elegancko. Nie chce mi się teraz wychodzić nigdzie. Dobra, przedtem teleportujmy się do Stormwind. Jakoś sobie przelecimy tam. Zrobimy, mamy 49. I zmienimy sobie... tak z ciekawości zapytam. Sterownik, masz czy aplikację na telefonie i czy masz kamerkę, dzięki której widzisz, gdzie lecisz w danym momencie? Dobra, to w skrócie to działa tak, że jest sobie dron i ja mam smartfona, jakiegokolwiek. Na Androidzie na przykład. I mam taki... W zestawie jest takie urządzenie, które się tak rozstawia i tu się jeszcze te antenki tak stawia i odpowiednią aplikację sobie łączysz, stawiasz go tak, łączysz się z tym i ruszasz się na gałkach tutaj mam kamerę live, ta co widzi dron i to co nagrywa dron, bo ma gimbala w sobie i tutaj mam zarządzanie. Włącz nagrywanie, wyłącz. Ląduj dronem. Włącz mu jakiś tam profil, że on ma na przykład wystrzelić pionowo jak rakieta i tak dalej. Więc no. Tak to działa. Są też takie dronki, które nie mają na przykład w ogóle takich dodatkowych, wiesz, pilotów czy coś. I działają tylko na smartfonie. A są też takie, które tylko mają swój pilot i nie trzeba żadnego smartfona, nie? Co to jest? Pyromancer jakiś. Grojmur, coś jakiś Grojmur, jakiś co? 6. Sariusz. Dungeon, a kolego, ja tego chyba nie zrobię, wiesz?
Chyba se żartujesz. Dobra, w każdym razie tutaj mogę to zmienić, tak? Czyli dajemy coś takiego. To Shimmer. To już mamy. To wyrzucamy wtedy. I to też wyrzucamy wtedy. Pasywne to jest. I ten Shimmer możemy użyć i to działa jak? A, to są dodatkowe blinki. Ale to czekaj. To mi zastąpiło mojego blinka po prostu. Bo nie widzę mojego blinka. Arcane Explosion. I to mi zastąpiło faktycznie blink. Okej. Replaces blink, faktycznie. Dobra, to będziemy działać następnym razem.